Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, wróciłem. Wyrostek mnie nie pokonał, także tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Ja mówię, żartuję. Dźwigać mnie wolno, ale gęby nie mnie zamknęli, także lecimy z tematami dalej, bo się zaczyna robić kolejka w testach. I dzisiaj będzie o magazynie energii. Już takim fajnym magazynie energii, bez żadnych kombinacji. Już wam pokazuję, co przyjechało. A przyjechał taki tutaj ładny klocek, słuchajcie. Doświetlimy, bo niestety warunki polowe. Nie ma komu dźwigać tej baterii, bo ona około 40 kg waży. Tutaj mamy baterię firmy Litime. Już 51,2 V, czyli potocznie zwane 48 V, 100 Ah. Mamy tutaj, słuchajcie, 5 kWh. No, dokładnie to 5120 Wh, ale ile pojemności z tego wyjdzie, to się dopiero dowiemy w testach. Do tego przyszła jeszcze ładowarka, bo chciałem ładowarkę. Ładowarkę z tego powodu, że jak robię testy, czasem już... Momencik. Widać mnie, widać. Jak robię testy i już jest ciepło na polu, to nie mogę przez pompę ciepła lecieć, tylko muszę jakieś inne obciążenia podłączyć. A żeby podłączyć farelkę, to nie ma sensu, także to teraz będę sobie na testach baterii 24V, bo 48 nie, bo muszę dejakiem te na razie testować. Na 24 śmiało będę sobie podłączał pod magazyn energii już istniejący 48V i będę w niego pchał tą energię, a nie farelką gdzieś tam, że tak powiem, w powietrze. Także powiem wam, bardzo fajny sprzęt. Więcej powiem, bo ja z firmą Litime mam dużo wspólnego. I wstępnie zobaczymy parametry baterii i pokażę wam, co tu jest w pudełeczku. Tylko trzeba przejść trochę, no, że tak powiem, normalniejsze miejsce. Ale zanim przejdę do prezentacji baterii, to przy okazji wam powiem, że tutaj w bunkrze będą zmiany, bo trzeba gdzieś tą baterię wsadzić. Jednak jest jakiś klocek, jest gdzieś, to trzeba ustawić i musiałem podjąć pewne decyzje. No, na samym starcie, jak widzicie, z Litime'a ja tutaj jeszcze więcej mam tematów, czyli regulator MPPT 60 A, bardzo dobrze się spisuje. Drugi lepiej, że 30 A tam, którego upaliłem. Niestety także proszę uważać i voltów nie przekraczać, bo regulatory tego nie wytrzymują. Ampery przekroczycie, to sobie obniżę, ale voltów nie ogarnie. Jak widzicie, z tyłu za mną naklejka jest. To jest pierwsza firma, której brand u mnie zostanie bardziej na stałe, bo ja z tą firmą już mam długą współpracę, bo od Litime'a zaczęły się u mnie LiFePO 4. Od dwóch baterii 12V/Ah, na których Wacek, którego kojarzycie, taki chłopak bez nóg na wózku, co całą Polskę opierdzielił, to mi z powrotem lata. Dalej na tych Litime'ach lata. Później udało się załatwić jeszcze baterię 24V 200 A. Całą Polskę na tych trzech bateriach objechał, to mi z powrotem 2400 km. I dalej to się bardzo fajnie sprawdza. Będzie czas, zrobię testy tych baterii. Na razie 2 kilo mi nie wolno dźwignąć, także chociaż mogę do was pogadać. Ale o zmianach. Jak będą wyglądać, jak mi się już widziało, że będą wyglądać zmiany w bunkrze. A jeszcze jedno, no niestety bidusia. Było słońce dużo, było. I tyle, pusto. 51 V to jest, że tak powiem, minimum magazynu. Ale przy 51 V, słuchajcie, baterie się nie rozjeżdżają. Mamy 25,4 i 25,5. I tak po 1,1 mV jest bez balanserów, także bardzo fajnie to lata. Czekamy na Maxiona dalej. No i wysokonapięciowy też już wycyckany, że tak powiem. Od wczoraj. O, małżonka często gęsto do mnie elektrykiem goniła na szpital, także... zaoszczędziło się na paliwie, prąd poszedł, bo i tak w prosumencie się jest, to leci. Dobra, do rzeczy, bo ja się znowu rozmawiam na niepotrzebnie. Plan jest taki, nie ma miejsca, jak widzicie. Tu EWE stoi, tu baterii nawalone, tu trojaczek stoi i plan jest, żeby trojaczka zdjąć, bo on i tak jest na razie wyłączony zupełnie. Tu ja mam dostępne
10 kWh, no 11 kWh jest doużytkowo, 13 jest ten. Jak się nie uda go sprzedać, to go porozkładam, na razie gdzieś będzie leżał i tyle. I myślę właśnie tutaj postawić regał i te baterie, co są tutaj, na regale. Czyli tutaj wtedy 7 poziomów baterii mi wejdzie, bo już w tym momencie na RAM mamy raz, tu mamy 6, na pewno będzie 8 plus tamta, plus jeszcze jakieś się na pewno dokrapią, także baterie 100 Ah 24V łączone szeregowo, równolegle będą na tej ścianie, a na tej ścianie będą baterie już te większe, czyli całościowo 48V 100 Ah, przepraszam, godzin. Także mniej więcej taki jest plan. I tak, idziemy, co? Idziemy do baterii zobaczyć papiery. No tutaj na stole, co, gdzie, jak i o co kaman. Ja Wam linki do strony jeszcze podam, słuchajcie później. Tutaj takie podstawowe po prostu dane. Bateria, jak widzicie, 51,2V, 100 Ah. I tak, mamy deklarowany voltaż 57,6 maksymalnie, plus minus. Tutaj mamy ładowanie 20 Amper rekomendowane. I można 100 Amper jest rozładowanie. I pojemność 5120 Watogodzin. Dobrze mówię, tak. A nie, to maksymalny ten, ale tak, tak samo z pojemnością nam wychodzi. Tutaj jeszcze było trochę takich konkretniejszych danych. Wszystko będzie, słuchajcie, w linkach na stronie bezpośrednio do baterii. Właśnie jakie rozładowanie, jakie temperatury mamy. To już ci, co siedzą trochę w Leafe po 4, to dokładnie wiedzą, o co chodzi. Zobaczmy tutaj do ładowarki, bo nawet jej powiem Wam, nie otwierałem tej ładowarki. A ja już mam z Litima jedną ładowarkę i polecam do Leafe po 4. Tylko ta jest 24V, a mi trzeba było 48V. Ładowarka na zewnątrz i jest standardowo, że jedna i druga praktycznie tylko po zespoły pewnie wymienione, no ale powiem Wam, waga jest. Tu jest waga i tu jest waga. Do tego mamy kabel sieciowy, czyli żeby zasilanie wpiąć, ale jest różnica, bo ta już jest na złączach, to się chyba nazywa złącza Andersona, jak widzicie, i tutaj mamy no 10 A 48V, no to zobaczcie, porównajcie. 24V 20A, a 10A 48V, takie cieniutkie przewody. Powiem Wam, te się też grzeją przy 24V, swoją temperaturę mają, ale to jest fajnie, bo są żabki. Tu są żabki, a tu są oczka, także to na pewno będzie przerobione też na żabki. Ja wolę na żabkach, żeby to wszystko pracowało. Nie ma problemu, takie złącza są dostępne, żebym tego już nie niszczył. Zrobię sobie osobne, dłuższe sobie przewody zrobię, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, ładowarka 58,4V, 10A, bardzo mi się przyda przy testach właśnie, tak jak mówiłem, że teraz nie ma pogody, baniak też, że tak powiem, no, wystudzony, także za chwilę o godzinie, która jest teraz, 12, za 2 godziny się uruchomi, będzie grzana ciepła woda, to do testów było, ale w tym momencie niestety, znaczy w momencie, jak już tam słońce świeci, prawda, to ciężko mi testować, a zawsze chcę robić testy w tych samych warunkach i przy tym samym obciążeniu, a trochę tego testowania, powiem Wam, jeszcze będzie. Także słuchajcie, temat poleciał po całości. Z baterią przyjechał jeszcze kangurek, koszulka, czapka, także już rezerwacje lecą. Czapka na mnie za dużo, ale w czarnej czapce to ja za bardzo w lecie nie pochodzę. Koszulkę biorę, bardzo fajna, napis mi się podoba. Leafe po 4, Litein z przodu. Bluzę już zarezerwowana dalej dla innych, ale zobaczcie, jaki to fajny, tak jest, nie wiem, plusz czy coś takiego. Powiem Wam, bardzo fajne materiały. Tutaj mi się wydaje, że syn sobie bluzę podkradnie. No a córa odebrała resztę. O, jeszcze przyszły magnesy, takie fajne na lodówkę. Także same fajne niespodzianki. No i tak, by jakoś podsumować temat, o co kaman. Także słuchajcie, dla tych, co nie mają jeszcze fotowoltaiki, jak chcą dużej instalacji zakładać, mając taką baterię,
Dlatego słuchajcie, mając taki właśnie regulator MPPT, widzicie, tylko ten 60-amperowy bierzcie, słuchajcie, od razu, bo on ma bardzo dużo możliwości. Zobaczcie, on jest od 12 V do 48 V i jak widać można do niego wpiąć od 900 W aż do 3200 W w panelach. Tylko kwestia połączenia szeregowo równoległego. Link będzie w opisie filmu do regulatora, można sobie zobaczyć dokładnie jak to tam wygląda. Panele dzisiaj jeszcze są tanie, że tak powiem, jak barszcz. Także no, powiem wam, no, widzą ceny energii wysokie, warto zainwestować. Tylko w tym przypadku, mając baterię i regulator, potrzebujemy jeszcze przetwornicy z 48 na 230 V. Albo prościej, wchodzimy w temat falownika. Nie musi być falownik Deje, może być falownik tańszy, tak jak wcześniej miałem Dextroma albo inne. To już nie są drogie falowniki, za 1500 zł nawet można kupić taki falownik i macie już ładowankę, macie ładowanie, rozładowanie, macie wszystko w jednym. Macie off-grida. I takie 5 kWh w jednej baterii, to już mogę powiedzieć, to już jest w miarę temat bezpieczny i współpracując już chwilę z firmą Litan i widząc, że to jest potężna firma, to nie jest taka osobie firma, bo widzicie, ja dużo mam tutaj różnych firm baterii i dużo miałem propozycji na testy, no ale jak przechodziło, żeby no mają być dwie baterie, 12-24 V 100 Ah, no niestety ich marketing tego nie ogarniał. Od Litima mam już czwartą baterię na testach i no i powiem wam, to nie jest takie hop-siup, że ktoś komuś tam rozdaje baterię, bo będą też testy, fajne testy jeszcze będą. To jest film taki pokazowy produktu. Będzie test właśnie rozładowania tej baterii pod Deje, tylko muszę tutaj zrobić całą modernizację, zrobić osobne bezpieczniki na to wszystko, żeby też falownika nie uszkodzić. I będzie fajny test, jak by można było zwiększyć zasięg auta elektrycznego, jakby się jeździło z panelem na dachu. Będę prowadził taki test, tygodniowy test zrobię. Póki tą baterię tutaj wstawię, to będzie ciekawie, powiem wam. Także ja z mojej strony polecam firmę Litime, Ampertime. Oto jest taki, że tak powiem, jedno z drugim powiązane. I tyle, słuchajcie, ja tutaj nie mam zamiaru zwalniać, trzeba się ogarniać, dźwigać nie mogę, to kogoś będę musiał poprosić do różnych rzeczy. Na pewno jeszcze będzie test dwóch różnych baterii. Będzie niespodzianka, też związana z bateriami 12 V. Jak wiecie, u mnie baterie 12 V nie mają racji bytu, czyli jeśli się pojawiają baterie 12 V, to bardziej zawsze myślę o kimś wtedy. Testuję je u siebie na kanale i idą do kogoś te baterie. Jest możliwość, to trzeba życie ludziom ułatwiać. No i tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że się temat podobał. Ja nie zaprzestaję, jak mówię, lecę dalej, teraz mam już tyle wolnego czasu, że muszę coś z tym czasem zrobić. To więcej myślenia, mniej roboty, żeby później było mniej roboty. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, szczęścia, zdrowia i słoneczka życzę, bo coś tego słoneczka teraz było, uciekło, zapowiadają dalej. I powiem wam, w podsumowaniu miesiąca wam pokażę, że magazyny fajnie sobie poradziły, dużo ogarnęły, bez sieci praktycznie dom ogarnął, znaczy nie, że dom pracował praktycznie bez sieci, ale bardzo mały procent jest poboru z sieci. Dobra, trzymajcie się ciepło, cześć!